Nazywam się Piotr Grajewski. Trzy zdania o mnie, o tym, kim jestem. Jestem psychologiem. Jestem doktorantem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z obszarów, którym się zajmuję, to jest właśnie kwestia wpływu nowych technologii na człowieka, w szczególności uzależnienia od gier albo tematyki problemowego grania, która jest takim szerszym pojęciem. I to, o czym dzisiaj będę mówił, to właśnie przybliżenie Państwa z samą tematyką związaną z problemowym graniem, tego, jaki jest status formalny tak naprawdę uzależnienia od gier komputerowych, czy w ogóle możemy mówić o uzależnieniu i też o pewnych takich konsekwencjach psychologicznych i o tym, jak możemy chronić siebie i naszych najbliższych przed problemowym graniem. Zanim przejdziemy do takich bardzo, powiedzmy, psychologicznych mechanizmów związanych z uzależnieniem od gier komputerowych, to mam do Państwa pytanie na początek. Kto zarobił więcej pieniędzy w pojedynczym turnieju? Czy to będzie gracz Fortnite'a, czy może Iga Świątek, która wygrała ostatnio turniej wielkoszlemowy w USA? Tak, i to jest pytanie do Państwa. Kto uważa, że wygrała, że większą wygraną zdobyła Iga Świątek? Może podnieść rękę. Mamy jedną osobę, więc zgaduję, że reszta będzie obstawiała gracza Fortnite'a. I ci, którzy tak obstawili, mają rację, bo w pojedynczym turnieju chłopak, który wygrał właśnie w turnieju Fortnite'a, zdobył ponad 3 miliony dolarów nagrody. I mówimy tylko i wyłącznie o pojedynczym turnieju. Iga Świątek za wygranie US Open wygrała 2600 tysięcy dolarów. Jest to... Tak, 2 miliony 600 tysięcy, tak, przepraszam, 2 miliony 600 tysięcy dolarów, a gracz Fortnite'a ponad 3 miliony. Niewielka różnica, ale jednak pokazuje, że na graniu w grach można zarabiać i zarabiać naprawdę dobre pieniądze. Tym bardziej, że mówimy o samym pojedynczym turnieju. Więc poza wygraną w turnieju dochodzą do tego oczywiście wszystkie takie koszty związane z sponsoringiem, z jakimiś umowami marketingowymi, z współpracą z różnymi markami, które działają w biznesie gamingowym i z tego też są jakieś pieniądze, więc to nie jest taki świat, który nie daje nic graczom poza jakąś tam frajdą. Jeżeli chodzi jeszcze o przedstawienie rynku gier w liczbach, to co jest myślę takie bardzo ciekawe, żeby uzmysłowić sobie, jak duży jest to rynek, o jakiej wartości pieniędzy i jak on rozkłada się mniej więcej w podziale na kontynenty. Większość rynku, bo praktycznie połowa, jest związana z Azją i z tą częścią wschodnią i tutaj wartość tego rynku jest szacowana na ponad 80 bilionów dolarów. Miliardów, tak, przepraszam, tak, bo to jest wersja amerykańska, tak, więc miliardów. Jeżeli chodzi potem o drugie miejsce, jest to Ameryka Północna z tutaj tymi szacunkami na poziomie 42 i na takim dalszym miejscu jest Europa i gdzieś tam Ameryka Południowa. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda to w podziale na różne platformy, które umożliwiają granie, to tutaj przede wszystkim mówimy o grach mobilnych, czyli dedykowanym smartfonom czy tabletom. Potem największy udział w rynku mają konsole, czyli popularne PlayStation albo Xbox. Jeżeli chodzi o takie już mniejsze gry, bardziej związane z tabletami czy grami w przeglądarkach internetowych, to są już dużo, dużo mniejsze wolumeny, ale gdzieś tam są wciąż istotne. No i same gry takie klasyczne na klasycznym PC-cie to jest około 20% udziału w rynku. Jeżeli chodzi jeszcze o takie podsumowanie, jak wygląda kwestia przychodów branży gier na tle kina i muzyki, to przepaść jest naprawdę gigantyczna, szczególnie jeżeli chodzi o
samą muzykę, bo tutaj według szacunków gdzieś te przychody w branży muzycznej są szacowane na około 20 miliardów dolarów, w kinie na 40 miliardów, a same gry to prawie 175 miliardów dolarów. Więc ta różnica, jeżeli chodzi o przychody w tych branżach, jest gigantyczna i to też pokazuje, o jakiej skali tak naprawdę mówimy, jeżeli mówimy o branży gier, to nie jest coś małego, w co angażuje się niewielka populacja graczy czy niewielka część społeczeństwa, tylko stoi za tym naprawdę duży biznes, duzi deweloperzy i duża ilość graczy, którzy są w stanie też po prostu płacić za rozrywkę, którą kupują. Idąc dalej w liczby i w to, jak rośnie tak naprawdę nam udział graczy i to, ile graczy tak naprawdę mamy na świecie, to co jest charakterystyczne i utrzymuje się od wielu lat, to jest rosnący trend ilości graczy. Więc tutaj mieliśmy w 2021 roku około 2,8 miliardów osób, które grały w gry. W 2022 szacunki wskazywały na to, że zbliżamy się już prawie do 3 miliardów. I takie szacowanie na przyszły rok, 2023, już przebijamy tą granicę 3 miliardów osób, które grają w gry. Czyli znowu widzimy, że gry to nie jest tylko temat, który dotyczy niewielkiej części społeczeństwa, niewielkiej ilości osób, tylko faktycznie te gry stają się na tyle popularne, że praktycznie połowa ludzkości na naszej planecie gra w gry. Więc znowu, to jest problem, który dotyczy prawie co drugą osobę. Jeżeli chodzi jeszcze o to, jak wygląda udział poszczególnych krajów w rynku gier w przychodach, to jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj widzimy, że u nas najbardziej popularne są gry na klasycznym PC-cie i tutaj wartość szacuje się na około 220 milionów, a potem są gry na urządzeniach mobilnych, tutaj mamy lekko ponad 200 milionów i na ostatnim miejscu są gry na konsoli, czyli około 160 milionów, ale to co jest ciekawe, to na przykład jak bardzo nasz rynek jest mały w porównaniu na przykład do rynku w Chinach, bo tam same gry na urządzeniach mobilnych, to wartość tego rynku szacuje się na ponad 19 miliardów dolarów. A same gry na PC-ta to jest ponad 14 miliardów dolarów. Więc ten przestrzał jest bardzo, bardzo duży. I taka tendencja tego, że gry na rynkach wschodnich są dużo bardziej popularne, jest też widoczne na przykładzie Japonii czy Korei Południowej, bo tutaj też te przychody są dużo, dużo wyższe niż na przykład w Polsce. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestiach zarobków, bo to też jest coś takiego, myślę, istotnego, żeby pokazać, że naprawdę na grach można zarabiać. W tej tabeli są zaprezentowane zarobki 10 najlepiej zarabiających graczy na świecie. W przypadku pierwszej osoby na samej górze, tutaj to też jest ponad 6 milionów, prawie 7 milionów dolarów. I mówimy o wygranych w samych turniejach, więc nie wiemy tak naprawdę, ile ten chłopak zarobił jeszcze na umowach sponsoringowych, na umowach marketingowych, na współpracy z innymi markami i też na promowaniu własnych kanałów streamowych. Tabelę zamyka na miejscu 10 gracz z przychodami ponad 3,5 miliona dolarów, więc znowu, na graniu w grach można stać się milionerem i to nie jest odosobniony przypadek, tylko też jakaś rosnąca tendencja, biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej turniejów powstaje i te nagrody w tych turniejach są coraz bardziej atrakcyjne, żeby je zdobywać. Też myślę, to jest ciekawe, jeżeli popatrzymy na zarobki graczy, którzy nie skończyli 18 roku życia, bo z reguły w wszystkich regulaminach turniejów
jest taki zapis, że mogły tam brać udział osoby, które skończyły 13 rok życia. I tutaj mamy 3 milionerów, którzy wygrali łącznie ponad $1 milion, nie mając 18 lat w różnych turniejach. Właśnie na pierwszym miejscu jest ten chłopak, który wygrał ten turniej Fortnite'a, o którym mówiłem na samym początku, ale jest też dwóch innych graczy, którzy zdobyli tak naprawdę prawie ponad $2 400 000 i prawie $1 300 000, grając w gry, nie mając 18 lat. Więc równie dobrze, jeżeli pomyślimy sobie, że nasze dziecko, które jest na przykład w szkole średniej, gra w gry, bierze udział w turniejach, może wygrać kilkaset tysięcy czy kilka milionów dolarów. Rzadko kiedy zdarza się tak, że jednak uda się strzelić taki złoty strzał w postaci wygranej w jednym turnieju, żeby wygrać te kilka milionów. Raczej mówimy o łącznej puli nagród z kilkunastu, kilkudziesięciu turniejach, ale jednak wciąż to jest coś osiągalnego do zdobycia przez gracza, który faktycznie regularnie gra, stara się rozwijać swoje umiejętności i w tym zakresie się rozwijać. I też taka ciekawostka, w tym roku w Warszawie w dwóch szkołach średnich były utworzone profile e-sportowe. Więc nawet już nasz polski system edukacji dąży gdzieś tam do tego, żeby starać się wykorzystywać te trendy, które powstają wśród dzieci nastolatków, nadążać za nimi i przychodzić do nich z ofertą. I to też jest coś takiego, co dla wielu może wydawać się atrakcyjne, jeżeli chodzi o wybór ich szkoły, jakiejś tam kariery, którą sobie wyobrażają w przyszłości. I już na koniec, jeżeli popatrzymy na zarobki polskich graczy, bo wcześniej ci wszyscy gracze byli z zagranicy, ale też mamy prawie milionera, który dorobił się miliona dolarów na graniu w gry i wygrywaniu turniejów. Michał Jankowski jest do tej pory najlepiej zarabiającym polskim graczem, jeżeli chodzi o wygrane w turniejach, i łącznie wygrał ponad $800 000, więc też przekładając dolary na złotówki, to jest myślę bardzo wysoka wygrana, biorąc pod uwagę to, że ten chłopak ma 19 lat, więc w tak młodym wieku tak rozwinął swoją karierę, jeżeli chodzi o profesjonalne granie, że to staje się jego źródłem zarobku utrzymania. I tak jak sportowcy całe życie trenują, żeby być najlepszym, tak samo gracze, którzy podchodzą zawodowo do tego, żeby grać w gry, również poświęcają dużo wysiłku, czasu i energii w swoje treningi. I przechodząc teraz do tego aspektu, czym jest samo uzależnienie, jeżeli rozpatrujemy gry pod kątem właśnie uzależnienia. Oczywiście mamy taki klasyczny podział na uzależnienia chemiczne i behawioralne, albo mówiąc inaczej, fizyczne i psychiczne. I my skupimy się tylko i wyłącznie na aspekcie uzależnień behawioralnych, czyli tych uzależnieniach psychicznych, bo granie w gry nie jest przyjmowaniem substancji. Tak jak ktoś może pić alkohol, zażywać jakieś inne substancje, tak tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na zachowaniu. I jedną z takich definicji tego, czym jest uzależnienie psychiczne, to można to tłumaczyć jako powtarzający się wewnętrzny schemat zachowań, utrzymywane mimo destrukcji, oporne na modyfikacje, a także utrwalanie się sztywnego systemu przekonań, który sprzyja powtarzaniu nałogowych zachowań. I to, co jest zawarte w tej definicji, to możemy wyodrębnić kilka takich elementów. Pierwszy z nich to jest taki wewnętrzny schemat zachowań, który jest utrzymywany mimo tego, że przynosi on negatywne skutki dla tej osoby. A więc w przełożeniu na gry to może wiązać się z tym, że mamy osobę, która ma problem z grami, gra w nie coraz dłużej, coraz częściej, coraz bardziej intensywnie, i przez to, że gra, traci na przykład relacje z przyjaciółmi, albo
zaczyna otrzymywać gorsze oceny w szkole, bo jest zmęczony, bo grał całą noc, zasypia na lekcje, nie uczy się na sprawdziany i gdzieś tam te oceny jednak idą w dół niż w górę. Drugi taki element zawarty w tej definicji to jest ta oporność na modyfikacje, czyli mamy już ten wewnętrzny schemat, który jest na tyle utrwalony i na tyle on stał się pewną codziennością, że bardzo trudno jest go zmienić. Więc tutaj osoba nie może sobie powiedzieć, ok, od dzisiaj nie gram i zmieniam swoje życie, bo to raczej się nie uda. To taka drastyczna zmiana byłaby bardzo trudna w przypadku osoby, która ma objawy uzależnienia. I też jeszcze z takich ważnych elementów zawartych w tej definicji jest właśnie sztywny system przekonań. To sprzyja temu, żeby to takie zachowanie nałogowe, czyli właśnie na przykład sięganie po gry, stało się pewnym mechanizmem radzenia sobie, więc ktoś może mieć gorszy dzień, może z czymś sobie nie radzić i niejako gry stają się w pewnym sensie sposobem rozładowania tych emocji czy sposobem na poradzenie sobie. Inna taka definicja uzależnień behawioralnych to stan, w którym osoba uskarża się na brak możliwości, pomimo podejmowanych prób, zapanowania nad swoimi myślami, czyli obsesjami, i zachowaniami, czyli kompulsją, oraz ich skontrolowania. Cierpi z powodu różnych problemów ekonomicznych, interpersonalnych, zdrowotnych, wynikających z kompulsywnego powtarzania tych czynności, a także ma poczucie bezradności i bezsilności wobec problemu. I jak sobie porównamy tę definicję z tą definicją wcześniejszą, to znowu mamy zwrócenie uwagi na te same elementy, czyli brak możliwości zapanowania nad swoim zachowaniem, a właśnie takie sztywne trzymanie się pewnych schematów. Tutaj mamy też dodatkowo zwróconą uwagę na takie myśli, które towarzyszą właśnie uzależnieniu, więc to mogą być na przykład myśli w postaci tego, że czuję, że muszę zagrać, albo nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mógł włączyć komputer, albo to są myśli na zasadzie tego, że mógłbym na przykład zrobić to inaczej, na tej mapie mogę poruszać się tak i tak i wtedy będę najlepszy. A więc te myśli mogą się przekładać na wiele takich elementów. I też oczywiście mamy podkreślenie tego, że to zachowanie wywołuje negatywne konsekwencje na różnych obszarach. Czy właśnie mówimy o takim obszarze społecznym, interpersonalnym, czy zawodowym, albo edukacyjnym. W kontekście jeszcze uzależnień behawioralnych to wielu badaczy wskazuje na to, że jednak jest dużo podobieństw do uzależnień od substancji. Czy to jest uzależnienie od alkoholu, czy uzależnienie od gier, albo od hazardu, to gdzieś tam jednak można wyróżnić wspólne motywy, takie jak tolerancje, symptomy odstawienia oraz nawroty. Tolerancja jest oczywiście rozumiana jako stopniowe przyzwyczajanie się do danej substancji albo danego zachowania, więc ktoś na przykład może więcej pić, żeby poczuć stan upojenia, albo brać większą dawkę heroiny, żeby poczuć, że ona faktycznie działa. Ktoś może dłużej grać w gry, żeby odczuwać satysfakcję, albo może grać na coraz większych stawkach, jeżeli uprawia hazard. I tak jakby ta tolerancja się z czasem cały czas zwiększa. Symptomy odstawienia, więc w momencie, kiedy ktoś odstawi substancję czy dane zachowanie, no to tutaj mamy do czynienia z dystresem tej osoby. No i nawroty, czyli właśnie powrót do takich sztywnych zachowań związanych albo z zażywaniem substancji, albo z zachowaniem. I to też jest takie bardzo ważne pytanie, jeżeli mówimy o uzależnieniach behawioralnych, gdzie jest ta granica między w cudzysłowie normalnym zachowaniem, a uzależnieniem. I czasami trudno jest naprawdę rozróżnić jedno od drugiego. I było bardzo fajne badanie
przygotowane, przeprowadzane i opisane o badaczach, którzy byli w Argentynie i w tym czasie akurat odbywał się jakiś taki duży konkurs tanga, który trwał około 2-3 tygodni. I grupa osób, która gdzieś tam była zawsze osadzona w tematyce uzależnień, obserwując te zawody, zaangażowanie tych uczestników i ich zachowania, stwierdziła, że wiele z tych osób przejawia objawy wręcz uzależnienia od tego tanga. I zaczęli się zastanawiać, czy można byłoby przygotować skalę służącą do tego, żeby zbadać poziom uzależnienia, i zaczęli przygotowywać materiały takie metodologiczne, jak można by było to zbadać i zmierzyć, bo widzimy, że pewne zachowania faktycznie wskazują na to, że to może być uzależnienie. Tylko znowu, to jest pytanie, czy mówimy o normalnej sytuacji, tego, że ktoś jest na zawodach, więc wiadomo, że daje z siebie jak najwięcej, żeby te zawody wygrać, przygotowuje się przez wiele miesięcy do tych zawodów, więc cały ten czas jest poświęcony tylko i wyłącznie na tańczenie. Czy mówimy o uzależnieniu? Bo raczej do tej pory żadna klasyfikacja nie wyróżniła uzależnienia od tanga. Więc raczej to było normalne zachowanie, tylko na tyle intensywne, że osoby, która gdzieś tam stała z boku, to mogło się skojarzyć z uzależnieniem. I to jest bardzo ważne pytanie, które sobie zawsze powinniśmy zadawać, kiedy mówimy o uzależnieniach behawioralnych. Że bardzo trudno jest znaleźć tą granicę między normalnym zachowaniem a uzależnieniem. I teraz znowu przechodząc do tego, jak to się przekłada na gry. Bo gry stały się taką formą rozrywki, którą praktycznie każdy ma na wyciągnięcie ręki, kto ma smartfona, a kto ma komputer, może zawsze sobie jakąś grę zainstalować. I to, że ktoś gra w gry, to nie jest nic złego, bo ktoś może oglądać filmy, ktoś inny ogląda seriale, ktoś inny jeździ na rowerze albo robi jakieś rękodzieła. I to jakby to jest jego sposób spędzania czasu. Kiedy to staje się uzależnieniem, to już trzeba patrzeć znowu bardzo indywidualnie, bo jeżeli ktoś jest profesjonalnym graczem, gra przez 8 godzin dziennie, bo walczy o to, żeby wygrać te 3 miliony dolarów w turnieju, to niekoniecznie oznacza, że jest uzależniony, bo może być po prostu profesjonalistą, profesjonalnym graczem, który trenuje tak, jakby trenował sportowiec. I na przykład właśnie kryterium czasu nie jest najlepszym wyznacznikiem tego, czy to jest uzależnienie, czy nie. Ale o tym jeszcze będę mówił szczegółowo, kiedy będę przechodził do samych gier i do tego, jak to jest w definicjach. I to jest też pytanie teraz do Państwa, jakie Państwo znają przykłady uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień od zachowania. Może pani? Pracoholizm. Tak, pracoholizm. Dokładnie tak. Często mówi się właśnie nawet u nas w kraju o tym, że ktoś jest pracoholikiem. To mamy pierwszy przykład. Mówiłem wcześniej na pewno też o hazardzie. Słucham jeszcze. Tak, alkoholizm, tylko to już jest uzależnienie od substancji. Tak. Zakupoholizm. Komuś jeszcze coś przychodzi do głowy? Ale to oglądanie seriali. Tak. Szczególnie po czasach pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domu, więc nie było nic innego do roboty, tylko oglądanie seriali. Tak, uzależnienie od seksu, seksoholizm. Ktoś może jeszcze powiedzieć, że jest na przykład uzależniony od internetu, Facebooka, Instagrama. A jeżeli spojrzymy sobie na to, co mówią klasyfikacje chorób i zaburzeń odnośnie uzależnień behawioralnych, to opierając się na najnowszej klasyfikacji ICD-11, mamy tak naprawdę tylko dwa uzależnienia behawioralne. Patrzymy teraz tutaj na ten wycinek, bo to jest wycinek z właśnie ICD-11. Tutaj mamy zaburzenie związane z uzależnieniami behawioralnymi. Mamy uzależnienie od hazardu. I mamy niżej
uzależnienie od gier komputerowych. Więc tych wszystkich pomysłów, które od Państwa padły, a tak naprawdę możemy diagnozować dwa uzależnienia. Od gier komputerowych i od hazardu. Jeżeli popatrzymy, jak to wyglądało w przypadku wcześniejszych klasyfikacji, czyli na przykład klasyfikacji ICD-10, która wciąż jest u nas obowiązująca, bo 11 wersję teraz zespół przy Ministerstwie Zdrowia wciąż tłumaczy, więc jestem też ciekawy, kiedy ona wejdzie i jak to będzie wyglądało w praktyce. Ale to, co mamy teraz w naszym systemie prawnym związane z uzależnieniami i tymi zaburzeniami, to jeżeli chodzi o takie uzależnienia, to mamy tak naprawdę wyróżniony patologiczny hazard, patologiczne podpalanie, patologiczne kradzieże, czyli kleptomanie, trichotillomanie, czyli takie obsesyjne wyrywanie sobie włosów i taką ogólną łatkę inne zaburzenia nawyków i popędów, więc do tej pory nie mamy oficjalnie wyróżnionego uzależnienia od gier komputerowych. W przypadku DSM-5, czyli takiej amerykańskiej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, tutaj mamy bardzo taki jasny podział, bo oni wskazują na uzależnienia związane z substancjami, a jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne, to mówią tylko o patologicznym hazardzie. Ale to, co jeszcze jest na tyle ciekawego w tej klasyfikacji DSM-5, to jest to, że w takim dodatkowym rozdziale, który jest poświęcony badaniom nad jednostkami klasyfikacyjnymi, których nie udało się wyróżnić, oni tam wskazują właśnie uzależnienie od gier internetowych jako jednostkę, która powinna być dalej badana, bo na moment publikacji DSM-5, która była w 2013 roku, nie było wystarczających dowodów na to, że taką jednostkę klasyfikacyjną jak uzależnienie od gier komputerowych możemy wyróżnić. W przypadku ICD-11, która została opublikowana na przełomie 2018-2019 roku, do tej pory była sukcesywnie jeszcze uzupełniana, a już takich wątpliwości nie było. Stwierdzono, że są na tyle jasne dowody naukowe, że możemy mówić o tym, że jest to oddzielna jednostka chorobowa. Czyli w sytuacji, kiedy już będziemy mieli prawnie obowiązującą w Polsce 11 wersję ICD, to teoretycznie będzie taka sytuacja, że będzie można pójść do psychiatry, psychiatra będzie u nas mógł zdiagnozować uzależnienie od gier albo inaczej mówiąc zaburzenie gamingowe. I wtedy faktycznie tak jak ktoś przygląda się drukom na przykład zwolnieniom lekarskich, tam jest miejsce na kod choroby i nie wiem, angina ma swój kod choroby, ospa ma swój kod choroby i wszystkie inne choroby mają swoje kody, to w tym przypadku lekarz będzie mógł tam wstawić kod odpowiedni dla uzależnienia od gier komputerowych. Ale to jest o tyle ważna informacja, bo mamy po raz pierwszy jasno stwierdzone, że uzależnienie od gier komputerowych jest. Jest to na tyle poważny problem, że widzimy, że jest potrzebne wyróżnienie tego jako osobną jednostkę diagnostyczną, więc już nie mówimy, że ktoś jest pracoholikiem, ale niekoniecznie jest taka diagnoza do postawienia, tylko możemy powiedzieć, tak, ta osoba ma problemy z graniem, możemy stwierdzić, że jest to zaburzenie i możemy też zająć się procesem terapeutycznym tej osoby. Więc to też jest jednak naprawdę istotne, bo też daje możliwości tego, żeby badać uzależnienie na spójnych kryteriach. Bo wcześniej tak naprawdę pierwsze badania dotyczące uzależnienia od gier komputerowych pojawiły się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. I od tamtej pory do teraz, do pierwszych informacji z DSM-5 i informacji z ICD-11, gdzie mamy jasno wskazane kryteria diagnostyczne potrzebne do tego, żeby u kogoś zdiagnozować uzależnienie od gier komputerowych. Badacze podchodzili różnie. Czasami ktoś tworzył swoją własną teorię, swoje własne kryteria i na tym badał, ktoś inny korzystał z teorii kogoś innego, ale troszeczkę to zmodyfikował, więc te badania ciężko było między sobą porównywać i wyciągać wspólne wnioski. Dzięki jasnym kryteriom
wiemy tak naprawdę, co badamy. I wiemy, że jeżeli ktoś bada uzależnienie od gier według ICD-11 i ja to samo badam, to opieramy się na tych samych kryteriach. I to jest szalenie ważne, jeżeli chodzi o możliwość porównywania wyników między badaczami i tak naprawdę tworzenia spójnych pewnych ram do tego, żeby wyjaśnić, jak to uzależnienie powstaje, na co zwrócić uwagę i jak pomagać w terapii tych osób. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie związane z taką teorią, jak powstają uzależnienia behawioralne, szczególnie z naciskiem w kontekście uzależnień związanych z internetem. Więc tutaj możemy mówić i o grach, i o ogólnie uzależnieniu od internetu, i o mediach społecznościowych. Powstał specjalny model, w skrócie nazywany IPAS, który podchodzi bardzo szeroko do tematyki uzależnień. I o samym tym modelu i o takich modelach teoretycznych wyjaśniających uzależnienia można zrobić całkowicie osobne zajęcia, ale to, co tak w skrócie powiem, co jest najbardziej istotne, to jeżeli mówimy o uzależnieniach behawioralnych, to musimy pamiętać o tym, że udział w rozwoju takich uzależnień bierze udział wiele różnych czynników. I z jednej strony mówimy o takich czynnikach społecznych, jak na przykład samotność, wsparcie bliskich osób, relacje z innymi, czy te relacje są poprawne, czy gdzieś jednak są tam jakieś problemy. Drugą taką grupą czynników są to czynniki osobowościowe i tutaj mówimy bardzo tak szeroko o osobowości, o tym, jak ktoś na przykład jest impulsywny, czy jest bardziej neurotyczny, czy jest mniej neurotyczny, jak wygląda jako samoocena, bo to też jest istotny jakiś czynnik. Taką kolejną grupą, która jest istotna, to są te czynniki biopsychospołeczne. I tutaj z jednej strony mówimy o takich podstawach związanych z czynnikami genetycznymi, czy są jakieś predyspozycje w naszych genach, które mogą sprzyjać do tego, że ktoś ma większe ryzyko rozwinięcia objawów związanych z uzależnieniami. Wczesne doświadczenia w dzieciństwie, czyli z jednej strony to są wszystkie doświadczenia takie przemocowe, zaniedbania, zarówno na poziomie takim emocjonalnym, jak i fizycznym. No i oczywiście podatność na stres i to, jak radzimy sobie ze stresem. Kolejną grupą czynników to są czynniki psychopatologiczne i tutaj właśnie bardzo istotna jest kwestia takich objawów depresyjnych, tego, czy dana osoba ma ADHD, czy też właśnie odczuwa lęki związane z wchodzeniem na przykład w bliskie relacje. I taką ostatnią grupą czynników to są już takie indywidualne motywy, które stoją za tym, żeby grać na przykład w gry albo przeglądać tego Facebooka, bo jak wiemy, mogą być różne motywacje. Ktoś właśnie może grać w gry, bo chce być profesjonalnym graczem, zdobywać te miliony dolarów i skupić się na tym, żeby być najlepszym. Ktoś inny może grać z tego powodu, że nie radzi sobie w życiu, mówiąc tak bardzo ogólnie, czyli na przykład ma trudną sytuację w domu, trudną sytuację w szkole, nie dogaduje się z rówieśnikami, gdzieś dochodzi do jakiejś przemocy i gry mogą stać się taką bezpieczną przystanią, w której ta osoba czuje się w pełni sobą, czuje się dobrze, nic jej nie zagraża, a jeżeli coś jej zagraża, no to jest na tyle dobrym graczem, żeby na przykład każdego pokonać. I to staje się gdzieś tam takim pomysłem na to, żeby właśnie uciekać od tych problemów w świat wirtualny, który sprzyja temu, żeby czuć się bezpiecznie. No i też czasami możemy korzystać czy z gier, czy z różnych portali z tego względu, że mamy tam znajomych. I mamy znajomych, których mamy tylko tam, których nigdy nie widzieliśmy na żywo, nigdy nie poznaliśmy się w rodzimym świecie, ale od kilku lat utrzymujemy kontakt przez na przykład Face'a, Instagrama, czy gramy razem w gry. I to wszystko tworzy taką charakterystykę danej osoby. Te wszystkie czynniki biorą udział w tym, żeby
albo rozwijać te objawy uzależnienia, albo gdzieś tam jednak je redukować. I to, co z tego modelu jeszcze jest ważne, to pewien sposób przenikania się poszczególnych elementów, bo cechy tej osoby, one przekształcają się w taką subiektywną, w subiektywne postrzeganie różnych sytuacji. Bo właśnie ktoś może stwierdzić, że jestem na tyle odporny, że sobie szczęść poradzę, ktoś może powiedzieć, że nie, a ktoś może tak sobie radzić ze stresem, ktoś inny tworzy plan działań, idzie według tego planu działań, ktoś bardziej nastawia się na przeżywanie swoich emocji, więc mówi o tym, jak mu trudno, jak źle się z tym czuje, a nie szuka na przykład rozwiązań tej sytuacji. I to prowadzi do takiej emocjonalnej i poznawczej odpowiedzi, która później jest przekształcana w tak naprawdę decyzję o tym, żeby sięgnąć właśnie po gry, po Facebooka czy po coś innego, co sprawia, że ta osoba lepiej się czuje. I potem oczywiście mamy tak naprawdę gratyfikację i wpadamy w taką pętlę, gdzie dochodzi do utraty kontroli, pojawiają się jakieś negatywne konsekwencje z tego tytułu, że ktoś coraz mniej czasu poświęca tym grom. I właśnie to jest taki model, który angażuje wiele różnych czynników, ale dzięki niemu możemy zrozumieć, jak bardzo kwestia uzależnień behawioralnych jest złożona. Więc nie mówimy tutaj tylko o związku substancji z tym, jak działa na naszą gospodarkę hormonalną w mózgu i na nasze neuroprzekaźniki, tylko bierzemy wszystko tak naprawdę, co jest, co jest związane z tą osobą, czyli czynniki środowiskowe, osobowościowe, różnice indywidualne, genetyka zachowania. Te wszystkie elementy biorą udział w rozwoju uzależnień. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, bo jeżeli chcemy pracować z osobami uzależnionymi, albo lepiej rozumieć, dlaczego ktoś się uzależnił, no to musimy mieć z tyłu głowy, że to nie jest zero-jedynkowe, czarne i białe, tylko bardzo wiele różnych elementów bierze w tym udział. I wracamy teraz tak naprawdę do ICD-11 i do tego, czym jest zaburzenie gamingowe, często nazywane też po prostu uzależnieniem behawioralnym. Mamy tutaj kryteria wyróżnione przez właśnie WHO, opartą w tej klasyfikacji ICD-11. To jak zostanie przetłumaczone ostatecznie na język polski, to będzie obowiązywało u nas w kraju. Ale jeżeli mówimy o zaburzeniu gamingowym, to jest to charakteryzowane przez ciągłe lub powtarzające się zachowanie wynikające z grania w gry wideo lub gry cyfrowe, zarówno online, jak i offline. Przejawiające się poprzez ograniczoną kontrolę nad graniem, czyli to są wszystkie rzeczy związane z rozpoczynaniem grania, z częstością, intensywnością, czasem, jaki poświęcamy graniu w gry, czy też właśnie to, kiedy kończymy grać i całym tym kontekstem, który jest związany z graniem. Drugim takim bardzo ważnym kryterium jest nadanie graniu większego znaczenia niż innym celom życiowym i codziennym działaniom. I trzecie kryterium, które jest zawarte w tej definicji, jest to kontynuowanie i eskalowanie grania pomimo wystąpienia negatywnych konsekwencji. Wzorzec zachowania jest wystarczająco zarysowany, by wyrządzić poważne szkody w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym, zawodowym lub innych ważnych obszarach funkcjonowania. I ten wzorzec zachowania może mieć formę ciągłą lub epizodyczną, czyli nie musi ktoś grać codziennie przez nie wiadomo ile czasu. Ktoś może do tego po prostu wracać co parę dni, co parę tygodni i to cały czas może być postrzegane w kontekście właśnie zaburzenia gamingowego. I te konsekwencje negatywne są zwykle widoczne w okresie co najmniej 12 miesięcy. I zakłada się, że te 12 miesięcy, czyli rok, jest również potrzebny do tego, żeby móc postawić tą diagnozę. Chociaż tutaj autorzy też wskazują na to, że jeżeli te wszystkie objawy są na tyle intensywne, na tyle silne, to ten czas można skrócić. A więc jeżeli ktoś gra w nową grę, która niedawno wyszła i przez tydzień nie wychodzi z pokoju, bo chce ją przejść, co
Tak na przykład było popularne w przypadku Cyberpunka, jak była jego premiera, że wiele osób wręcz nawet brało wolne w pracy, żeby właśnie jak najszybciej przejść tą grę, bo nie mogli takiej się doczekać. Jeżeli u kogoś to trwa tydzień, dwa tygodnie i potem następuje powrót do takiego normalnego grania albo wręcz do niegrania, no to nawet jeżeli w tym najbardziej intensywnym momencie byśmy spojrzeli i te wszystkie kryteria gdzieś można byłoby powiedzieć, że zostały spełnione, no to wciąż to nie jest zaburzenie gamingowe, to nie jest uzależnienie od gier. Znowu, mamy jasne kryteria, do których się odnosimy. Wiemy, co musi być spełnione, żeby u kogoś zdiagnozować uzależnienie od gier komputerowych, więc też możemy prowadzić badania nad tym, nad jednym wspólnym elementem. I to jest szalenie ważne, bo wiemy tak naprawdę, o czym teraz rozmawiamy, mówiąc uzależnienie od gier komputerowych. A wcześniej to nie było właśnie takie jednoznaczne, gdzie było wiele różnych teorii, wiele różnych metod i gdzieś tam one wzajemnie się nie zawsze pokrywały. I właśnie przechodząc do statusu formalnego, jak wygląda problemowe granie, uzależnienie od gier komputerowych czy zaburzenie gamingowe, bo można powiedzieć, że to są synonimy, to dzięki temu, że mamy ICD-11, w momencie kiedy ono zostanie formalnie przyjęte jako obowiązująca klasyfikacja w naszym kraju, to faktycznie będziemy mogli u lekarza dostać taką diagnozę, że jesteśmy uzależnieni. Niezależnie od tego, kiedy to się zadzieje, już teraz jako badacze, naukowcy możemy prowadzić badania, mamy dostęp do tej klasyfikacji, przygotowywać materiały, żeby ten temat eksplorować, bo samo uzależnienie od gier, mimo tego, że momentami bywa bardzo medialnym tematem, to wciąż jest słabiej poznane niż wiele innych uzależnień albo zaburzeń związanych z innymi rzeczami. I tak jak jeszcze mówiłem wcześniej, w przypadku DSM-5, czyli tej amerykańskiej klasyfikacji, tam autorzy nie zdecydowali się na wyróżnienia tego jako osobnej diagnozy nozologicznej, tylko stwierdzili, że to ma potencjał do tego, żeby stać się osobną jednostką diagnostyczną, ale mamy za mało badań. I też oni w swoich kryteriach jednak bardzo mocno podkreślili istotę internetu i tego, żeby to były gry wykorzystujące internet. W przypadku ICD-11 tam autorzy mówią zarówno o grach offline, jak i offline, więc ten internet nie jest potrzebny do tego, żeby tak jakby się uzależnić. Więc to też jest istotna różnica między tymi dwoma klasyfikacjami. Mówiąc o grach, bardzo ważne jest też to, żeby zrozumieć, czym są same gry, jak wyglądają, z czym się wiążą, jakie mają mechaniki, jak wyglądają w praktyce, bo same gry możemy podzielić według kilku różnych kategorii. Pierwszą z nich jest to taki podział ze względu na platformę, czyli właśnie mówimy o grach na przykład na komputer, na konsolę, na urządzenia mobilne i to jest często taki pierwszy jakiś tam podział, który nam przychodzi do głowy. Drugim takim wyróżnikiem jest to tryb gry, czyli właśnie gry offline i online. Gry offline polegają na tym, że gramy tylko ze sobą albo z sztuczną inteligencją, ale nie łączymy się z innymi graczami. W przypadku gier online są to gry multiplayer, czyli tam rozgrywka jest położona i przesunięta bardzo mocno w kierunku innych osób, więc na przykład walczę nie z komputerem, ale z innymi graczami z całego świata. I właśnie na tym też polegają turnieje, żeby pokonać innych graczy i sprawdzić, kto jest po prostu lepszy. Kolejną taką metodą na podział gier to jest ze względu na ich gatunek, bo z grami, tak jak z filmami czy książkami, można mówić o wielu różnych tematycznie obszarach. I mamy na przykład strzelanki z perspektywy pierwszoosobowej, czyli w skrócie gry FPS, gry strategiczne, gry sportowe, gry akcji, klasyczne gry RPG, gry na przykład edukacyjne, symulatory, gry fabularne. Też nie ma takiego jednego podziału, jeżeli chodzi o gatunki gier.
I też to jest trochę takie płynne i same gry mogą być zaliczane na przykład do kilku gatunków jednocześnie, bo gra może być jednocześnie strzelanką, ale też być grą akcji czy grą fabularną. Więc to też trochę utrudnia takie jednoznaczne przypisanie gry do danego gatunku. Kolejnym takim podziałem gier jest to ze względu na rodzaj kamery. I tutaj rodzaj kamery rozumiemy jako pewną perspektywę przyjmowaną podczas grania w gry, bo możemy być awatarem i widzieć świat gry w perspektywie pierwszoosobowej, tak jak widzimy to sami na własne oczy, a możemy mieć perspektywę trzecioosobową, czyli kamera jest umieszczona za graczem, widzimy jego sylwetkę i wtedy cały ten świat też dookoła. Gry mogą być też w formie 2D, 3D, czy w VR-ze, czyli zakładamy gogle i poruszamy się po wirtualnym świecie, tak jakbyśmy byli sami w tym świecie. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy na przykład specjalną taką bieżnię, gdzie faktycznie poruszamy się po tej bieżni i z jaką szybkością sami idziemy, z taką szybkością przemieszczamy się w grze. Jeżeli manipuluję ręką, swoją ręką, na której są czujniki, to faktycznie ona manipuluje w grze. I te wszystkie takie różne mechaniki, elementy związane z techniczną stroną gier, one też przekładają się na poziom imersji, tego jak odczuwamy, wczuwamy się w ten świat. I to też ma swój jakiś udział w rozwoju objawów uzależnienia, ale o tym też będę szczegółowo mówił za chwilę. I same gry w praktyce, więc pokażę Państwu, jak wyglądają gry tak naprawdę, czyli jak inni grają w gry. I tutaj będziemy mieli strzelankę pierwszoosobową. To jest gra multiplayer, czyli właśnie gramy z innymi graczami. Gry te z reguły są bardzo dynamiczne, nastawione na to, żeby mieć jak najlepsze wyniki, czyli na przykład pokonać jak najwięcej innych osób. Za różne rzeczy dostaje się różne punkty, potem można porównywać się, ile punktów ja zdobyłem, ile punktów ktoś inny zdobył. Te gry też wymagają tego, żeby faktycznie w pełni skupić się na nich i tak jakby wczuć się w ten świat, żeby być jak najlepszym graczem. Gry wyścigowe, tutaj tak naprawdę to, co robimy, to ścigamy się, możemy ścigać się samochodami, możemy ścigać się motorami, gokartami, zależy to tylko i wyłącznie od tego, jaką grę znajdziemy. Takie gry też pozwalają na grę albo z innymi graczami, wtedy możemy się porównywać, że na przykład na tej trasie tym samochodem jestem najlepszy na świecie i pokonałem kogoś o 2 sekundy. Więc to jest taki też element pewnej rywalizacji. Często modele samochodów są zgodne praktycznie jeden do jednego z rzeczywistością. Ktoś może być tak zafascynowany tymi możliwościami, że jeszcze dokupi sobie kierownicę, pedały, skrzynię biegów i stworzy takie stanowisko, które praktycznie będzie symulatorem jazdy samochodem. Więc no, to jest jakaś tam możliwość, żeby przyjechać się Ferrari, o którym każdy marzy, a niestety nie każdy będzie mógł sobie go kupić. Gry zręcznościowe to jest bardzo szeroki też obszar, bo możemy mówić o takich klasycznych platformówkach. To są często też gdzieś się często nawiązują do takich gier wręcz retro z początków branży gier tak naprawdę. Tu co się liczy, to zręczność, jeżeli chodzi o taką reakcję oko-palec, bo czasami faktycznie bardzo trudno przemieszczać się między poszczególnymi etapami, żeby gdzieś tam nie zginąć po drodze. I to są często gry, które trafiają do dzieci, bo wydają się im odpowiednie. Klasyczne gry RPG, czyli gry, które polegają na tym, że tworzymy sami postać albo wcielamy się w stworzoną postać. Tutaj świat może być tak naprawdę ograniczony tylko do naszej wyobraźni. Akurat tu na przykładzie mamy Wiedźmina 3, czyli chyba nasz najpopularniejszy produkt eksportowy swego czasu. Równie dobrze możemy walczyć
walczyć ze smokami, jak i walczyć w utopijnym, dystopijnym świecie przyszłości, jak to było w Cyberpunku 2077, albo wręcz możemy jeździć po apokaliptycznej wizji świata rodem z Mad Maxa, więc też to nas w niczym nie ogranicza. I tutaj w przypadku tych gier bardzo istotny nacisk jest położony na rozwój postaci, na to, żeby ją gdzieś tam levelować, czyli właśnie rozwijać umiejętności, cechy i starać się być jak najlepszym w wielu takich aspektach związanych np. z walką mieczem czy strzelaniem z łuku. Gry strategiczne mogą przypominać takie planszówki 3D, bo trochę tak faktycznie jest. Często jeżeli są one w systemie turowym, to jest po prostu przeniesiona animacja z gry planszowej, bo mamy jakąś mapę, jakąś planszę, mamy swoją turę, podczas której np. rozwijamy miasto, atakujemy swoją armią innego gracza, zdobywamy zasoby i znowu możemy grać albo z komputerem, albo z innym przeciwnikiem na całym świecie. Gry fabularne, jest to też bardzo szeroka kategoria obejmująca swoim zasięgiem gry, które kładą główny nacisk na fabułę, na to, jak jest przedstawiony świat w tej grze, jaka jest historia zaprezentowana. Ona może łączyć w sobie elementy na przykład właśnie strzelanki z perspektywy trzeciej osoby. I tutaj mamy strzelanki i Battle Royale, czyli akurat to jest Fortnite, więc za zwycięstwo w tej grze ten gracz otrzymał 3 miliony dolarów. I znowu mamy tutaj tak naprawdę strzelankę, ale ta strzelanka jest na określonej mapie. Ta mapa się z czasem na przykład zwęża, możemy grać indywidualnie, każdy przeciwko każdemu, możemy łączyć się w pary albo zespoły i grać drużynowo, ale jesteśmy, znowu nacisk jest położony na to, żeby pokonać innych graczy i być jak najlepsi. Tutaj mamy inny przykład też gier z gatunku Battle Royale, tylko w perspektywie troszeczkę takiego rzutu z góry. Mamy określoną mapę, walczymy z różnymi magicznymi stworzeniami, możemy posługiwać się magią. To jest Dota 2, która też jest bardzo popularna na turniejach i też tutaj w tej grze można wiele pieniędzy zdobyć, jeżeli wygrywamy te turnieje. A tutaj mamy symulator lotów, czyli mamy tak naprawdę bardzo wiernie oddane to, jak wyglądają samoloty, cały przemysł lotniczy, lotniska i świat w grze. Więc jeżeli ktoś chce zostać pilotem, a na przykład nie dostał się do szkoły, to nie ma problemu, żeby poczuł się jak pilot w domu, siedząc przed komputerem. Szczególnie kiedy każdy przycisk, każdy ekran możemy dotknąć, przekręcić tak, jak to ma miejsce w prawdziwym świecie. I symulator może być lotów, możemy mieć symulator jazdy tirem, symulator jazdy pociągiem, czy symulator bycia kurierem w troszeczkę bardziej takiej dystopijnej wizji. Więc znowu, to co jest ważne z grami, to, że tak naprawdę ogranicza nas nasze wyobraźnie, jeżeli chodzi o to, co chcemy w niej przedstawić. I to, jak różne są mechaniki, bo inaczej gra się w symulator, inaczej gra się w strzelankę. I to jest właśnie istotne przy tym, że te gry gdzieś tam faktycznie będą się odnosiły potem do tych objawów. A przechodząc do kolejnego etapu, to jakie są predyktory problemowego grania, czyli gdzie są te czynniki ryzyka, które przekładają się na uzależnienie od gier komputerowych. Mówimy o czterech takich głównych grupach predyktorów. Mamy taki duży czynnik, czyli różnice indywidualne, wszystkie czynniki zewnętrzne, sama rola gier, czyli ich mechanik, tego jak są zbudowane, czyli tutaj mówimy o stricte o grach i to, jak one wpływają na graczy, i profile graczy, czyli czym się sami gracze między sobą charakteryzują i co dzięki temu możemy się dowiedzieć. Jeżeli chodzi o różnice indywidualne, to możemy powiedzieć, że jednym z takich kluczowych czynników jest oczywiście osobowość graczy. I tutaj jeżeli chodzi o poszczególne wymiary tej osobowości, bo to też jest szeroki temat, to impulsywność, neurotyzm, introwertyzm, niższa ugodowość,
mniejsza otwartość na doświadczenia, to są gdzieś te czynniki, które faktycznie zwiększają prawdopodobieństwo rozwinięcia objawów uzależnienia od gier. Samoregulacja, czyli cały mechanizm tego, jak gracze regulują swoje własne emocje i odbierają to, co się z nimi dzieje. Więc to jeżeli ktoś ma, nie umie siebie samoregulować, ma z tym problem, pojawiają się jakieś trudności, no to to też sprzyja rozwojowi uzależnień. Płeć. Jeżeli chodzi o gry, to mężczyźni szczególnie są podatni na... są w grupie ryzyka, po prostu. Bo nawet jeżeli porównamy, ile gra kobiet w stosunku do mężczyzn, no to wśród graczy około 30 do 40% to są kobiety, te 70-60% to są mężczyźni. Wiek. Szczególnie narażone są osoby między 12 a 18 lub 20 rokiem życia, w zależności od badania. Czyli ten etap adolescencji, kiedy nasze dzieci dorastają, tutaj szczególnie trzeba chronić po prostu te osoby, bo są podatne na te mechanizmy uzależnienia. Współwystępowanie innych zaburzeń, szczególnie lęku i depresji, to też jest czynnik ryzyka, który sprzyja rozwojowi uzależnienia. No i oczywiście samoocena, jeżeli ktoś ma zaniżoną samoocenę, to też to wpływa niestety niekorzystnie na rozwój samego uzależnienia od gier. Czynniki zewnętrzne, czyli tutaj mówimy tak bardzo szeroko o wszystkich takich czynnikach środowiskowych i społecznych, które też biorą udział w rozwoju uzależnienia. Z jednej strony mamy wpływ rówieśników, zarówno rodzeństwa, jak i kolegów, koleżanek, z którymi dana osoba się zadaje. Wpływ rodziny i myślę, że to jest też taki ciekawy wniosek, który wyszedł u badaczy, którzy sprawdzali, czy jak różne zachowania i pewne takie modele zachowania w rodzinie przenoszą się potem na dzieci. I tutaj chodziło o korzystanie właśnie z komputera, z telefonów, z grania, ale nie tylko grania, ale też po prostu na przykład przewijania tego Instagrama. I jeżeli u dzieci w pokoju stał komputer lub konsola, to te dzieci faktycznie krócej spały, bo więcej czasu spędzały korzystając z tego komputera. Też jeżeli w rodzinie był taka tradycja, czy po prostu takie utarte zachowania, że zarówno rodzice, jak i dzieci siedziały więcej w telefonie czy w komputerze niż na przykład na rozmowie z sobą, czy zajęcie się takimi innymi aktywnościami niż komputer, telefon, no to te dzieci też to łapały i więcej czasu same spędzały przez to w tym świecie gdzieś tam wirtualnym czy na telefonie. Środowisko grania też jest bardzo istotne i tutaj mówiąc o środowisku grania, mówimy o innych graczach, bo jeżeli ktoś akurat ma do czynienia z graczami, którzy faktycznie przejawiają problemowe granie, no to to też zwiększa podatność tej osoby na to, żeby rozwinąć objawy tego uzależnienia. I wszystkie traumy relacyjne, czyli brak stabilności w bliskich relacjach, te wszystkie takie negatywne doświadczenia we wczesnym dzieciństwie, to też jest niestety czynnik ryzyka, jeżeli chodzi o uzależnienie od gier. W przypadku samych mechanik związanych z grami, to tak jak mogli Państwo zobaczyć, różne gry mogły się od siebie bardzo mocno różnić, a czasami są do siebie podobne. I tutaj niestety sama branża gier nie jest taka święta, jak mogłoby się wydawać, bo też to jest po prostu biznes. I deweloperom i wydawcom gier zależy na tym, żeby jak najwięcej graczy jak najdłużej grało w daną grę. I czasami są przez nich umieszczone mechaniki, które na pierwszy rzut oka i nawet po głębszej analizie mogą wydawać się w ogóle niezwiązane z uzależnieniem. Tak jednak mogą sprzyjać rozwinięciu tego uzależnienia. Też bardzo głośno ostatnio jest o takich dwóch elementach jak lootboxy i mikrotransakcje. Lootboxy to jest taki mechanizm w grach, który polega na tym, że gracz na przykład kupuje albo zdobywa w jakiś sposób
taką skrzynkę, bo to najczęściej ma postać skrzynki, którą otwiera i z której wypadają różne przedmioty wirtualne w grze. To może być wirtualna waluta, to mogą być jakieś przedmioty ekwipunku, czy jakieś elementy, które dodają nam więcej statystyk, poprawiają nasze statystyki. I to może być ich różny stopień tak jakby pospolitości, bo też gry mają w sobie taki mechanizm zaszyty, który decyduje o tym, czy dany przedmiot jest powszechny, czy jest rzadki. Jeżeli jest rzadki, to jest cenny. Jeżeli jest powszechny, to jest, nie jest cenny. To działa tak, jak w prawdziwym świecie. I na przykład kupując lootboxa, nie wiemy tak naprawdę, co kupujemy. Więc to wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy grali w jednorękim bandycie. Wrzucamy monetę, pociągamy za wajchę i mogę przegrać, bo mogę dostać powszechne przedmioty, których jest pełno, których mam potąd, a mogę faktycznie zdobyć jakiś legendarny przedmiot, który wypada raz na kilka tysięcy możliwości. I na to są szczególnie podatne dzieci, gdzie faktycznie, jeżeli ktoś ma na przykład podpiętą swoją kartę kredytową w telefonie dziecka, no to się nagle okazuje, że ktoś kupuje za prawdziwe pieniądze te lootboxy i wtedy się nagle okazuje, że przychodzi rachunek do zapłaty, bo ktoś tak chciał wygrać z tych lootboxów pewną rzadką rzecz, że niestety się nie udało, ale 500 zł na przykład poszło na konto deweloperów. Holandia wprowadziła u siebie takie prawo, bo oni to wręcz zrównali właśnie z hazardem. Tam nie można kupić tego lootboxa, nie wiedząc, co z niego wypadnie. Więc Holandia w taki sposób tak jakby wyszła naprzeciw może niekoniecznie mechanizmom psychologicznym, które za tym stoją, ale naprzeciw swojemu rynkowi hazardowemu i tam czegoś takiego już nie ma. Więc to też jest jakaś tam opcja właśnie prawna, żeby to rozwiązać. A mikrotransakcje to są takie mechaniki, które gdzie teoretycznie kupujemy pełnoprawną grę i płacimy za nią na przykład 300 zł, ale się nagle okazuje, że w grze możemy dokupić skórkę na naszego awatara, naszego bohatera, dzięki czemu będziemy się wyróżniać, ale ta skórka kosztuje 10 zł. Więc tu zapłacimy 10 zł, dostaniemy skórkę, tu zapłacimy 5 zł, dostaniemy jakąś wyjątkową broń i w taki sposób poprawiamy nasze statystyki, stajemy się lepsi, ale to jest cena, za którą płacimy prawdziwymi pieniędzmi. Jeżeli chodzi jeszcze o gatunki gier, to tak jak mówiłem wcześniej, w zależności od gatunku to też się wiąże z różnymi objawami problemowego grania. I to, co wyszło w naszym polskim badaniu, które przeprowadzałem rok temu, wręcz już 2 lata temu, to jak poszczególne gatunki gier wiążą się z elementami, z różnymi charakterystycznymi objawami problemowego grania. I na przykład gry FPS, czyli te strzelanki z perspektywy osoby, pierwszej osoby, czyli ta pierwsza gra, którą Państwo widzieli, ona jest jednak powiązana zarówno z wynikiem ogólnym, jeżeli chodzi o natężenie objawów, ale właśnie z taką podskalą istotności tych gier i tolerancją, ze zmianami nastroju, z konfliktem i z czasem grania. Tylko wiadomo, te związki są słabe, ale jednak gdzieś tam są widoczne i możemy faktycznie powiedzieć, że jeżeli ktoś gra w strzelanki z perspektywy pierwszej osoby, no to gdzieś tam jest, ten gatunek jest wręcz pewnym elementem, czynnikiem ryzyka. To samo było właśnie w przypadku gier z Battle Arena, czyli na przykład właśnie Fortnite czy ta Dota. Tutaj też mamy zarówno bardzo słaby związek z wynikiem ogólnym, jeżeli chodzi o objawy, z istotnością i tolerancją, i później zarówno z konfliktem, z powtarzaniem i z czasem grania. To, co było dla mnie takie ciekawe, jak liczyłem to i sprawdzałem, jakie są wyniki, że symulatory nie wiążą się w żaden sposób z objawami, a wręcz to są takie gry, które właśnie najbardziej skupiają się na tym, żeby przenieść nas w ten wirtualny świat i dają to odczucie bycia na przykład właśnie za sterami samolotu, no to tutaj nie było żadnego powiązania. I gry z gatunku edukacyjnych, one były ujemnie powiązana, czyli faktycznie, jeżeli ktoś grał w gry edukacyjne, no to te objawy problemowego grania gdzieś były mniejsze. Więc tutaj mamy taki wręcz empiryczny właśnie dowód na to, że poszczególne gatunki gier mogą być czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o objawy tego uzależnienia.
I profile graczy, co rozumiemy przez to określenie? Z graczami jest tak jak ze sportowcami, ktoś może być zawodnikiem profesjonalnym, ktoś może być amatorem, ktoś może po prostu tak spędzać czas, bo lubi, bo to jest jego forma rozrywki i ktoś pójdzie na rower, ktoś sobie odpali grę. I to podejście do grania też przekłada się potem na tak naprawdę liczby, na statystykę, na pewne dane, które możemy zaobserwować analizując zachowanie graczy. W takim też badaniu na polskiej próbie, które przeprowadzaliśmy, wyodrębniliśmy trzy profile graczy, czyli graczy takich gracze, którzy nie mają rozwiniętych objawów, są po prostu zwykłymi graczami. Tutaj ten taki romb, więc tu mamy graczy zwykłych na tym wykresie. Mamy graczy, którzy są graczami niskiego ryzyka, to mamy graczy z tymi kwadratami. Mamy jeszcze graczy, którzy przejawiają wysokie ryzyko problemowego grania, czyli uzależnienia od gier, i to są gracze z tymi trójkątami. Na tej skali od góry do dołu mamy natężenie takich objawów związanych z myśleniem nałogowym. I to, co świetnie widać, to jeżeli mamy średnią w tej próbie, to gracze, którzy są graczami takimi zwyczajnymi, oni są poniżej tej średniej. Więc faktycznie możemy stwierdzić, że jest naprawdę duża różnica między graczami, którzy nie mają żadnych objawów, a graczami, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo do postawienia diagnozy. I tak samo dotyczy graczy, którzy mają objawy, ale one nie są jeszcze na tyle wysokie, żeby mówić jednoznacznie, że u nich można zdiagnozować uzależnienie. Tych graczy wyodrębniliśmy na podstawie takiego kwestionariusza dedykowanego właśnie do stricte badania myśli nałogowych i objawów związanych z grami, ale to samo robią deweloperzy, którzy mają dostęp do statystyk tego, jak gracze zachowują się w grach. Grając w gry komputerowe, też często zapominamy o tym, że każde nasze zachowanie przekłada się na metadane, które są później przesyłane do deweloperów. Deweloperzy na tej podstawie też zmieniają odpowiednio swoje gry, więc oni też mogą właśnie niestety wykorzystywać takie dane do tego, żeby tak modelować gry komputerowe, aby były bardziej atrakcyjne, bardziej atrakcyjne rozumiane w takim znaczeniu, że sprzyjają częstszemu i dłuższemu poświęceniu czasu na graniu, czyli tak naprawdę sprzyjają uzależnieniu. I to gdzieś tam jest niestety ta ciemna strona, chociaż gdyby udało się uzyskać dostęp do takich danych od jakiegoś dewelopera, to też to mocno by pomogło w badaniach nad uzależnieniem od gier komputerowych, więc może ktoś z Państwa ma dostęp do deweloperów, to bym się nie obraził za kontakt, bo to też byłoby naprawdę fantastyczne wyzwanie metodologiczne, żeby zmierzyć się z taką ilością danych, a dzięki temu mielibyśmy tak wspaniałe wyniki, żebyśmy mocno się posunęli do przodu w rozumieniu, czym jest uzależnienie od gier komputerowych. I jeszcze kilka słów o takich badaniach własnych, które przeprowadzałem na naszej polskiej próbie. Badanie było nastawione na to, żeby zbadać związek negatywnych doświadczeń w dzieciństwie z dysocjacją i stylami więzi, jako właśnie predyktory zaburzenia gamingowego. I tutaj te wszystkie elementy, czyli negatywne doświadczenie w dzieciństwie, dysocjacja i style więzi, są ogólnie znanymi predyktorami w rozwoju wielu uzależnień, szczególnie związanych z uzależnieniami od substancji. W badaniach behawioralnych są już mniej popularne, a w badaniach o grach komputerowych tak naprawdę to było prawdopodobnie pierwsze badanie w momencie publikacji, które włączyło te wszystkie elementy w
jeżeli chodzi o predyktory zaburzenia gamingowego zgodnego z ICD-11. Kilka słów o tym, czym są same style windzi, więc tutaj mówimy o sposobach wchodzenia i doświadczenia związane z bliskimi relacjami. Tak naprawdę to dotyczy nas od momentu, kiedy się urodziliśmy, bo style więzi przekazują nam nasi rodzice i tutaj od nich uczymy się tego, w jaki sposób w te relacje wchodzić. Ogólnie negatywne style więzi są właśnie postrzegane jako negatywne, czyli pozabezpieczne, są postrzegane jako predyktory w rozwoju różnych uzależnień, ale nie było tutaj takich spójnych wyników, szczególnie jeżeli chodzi o gry komputerowe i uzależnienia od gier komputerowych. Jeżeli chodzi o próbę i procedurę, to jeszcze tylko wrócę do tego, czym jest dysocjacja. Dysocjacja jest to taki nasz mechanizm obronny, który służy do tego, żeby odciąć się w momencie, kiedy doświadczamy bardzo dużego dystresu, jakiejś traumy, bo szczególnie ma to znaczenie w momencie, kiedy zdarzamy się z traumą. Wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z emocjami, ze stresem, z tą rzeczywistością, odcinamy się od tego i ktoś może na przykład mieć taką czasową amnezję, ktoś może czuć się odrealniony albo doświadczać takiej depersonalizacji, czyli wręcz nawet mieć wrażenie, że to nie dzieje się ze mną, tylko oglądam film, bo w skrajnych przypadkach tak właśnie działa dysocjacja. O doświadczeniach we wczesnym dzieciństwie mówiłem już wcześniej, czyli tutaj mówimy o przemocy, zaniedbaniu zarówno emocjonalnej, jak i fizycznej, przemocy seksualnej i tych wszystkich bardzo nieprzyjemnych rzeczach, które gdzieś tam niestety dzieją się w naszym świecie. Jeżeli chodzi o próbę i procedurę, to było badanie internetowo, rekrutowaliśmy ochotników przez social media i portale branżowe. Łącznie zabraliśmy prawie 1300 graczy, bo to było 1288 graczy. Wiek naszych badanych wahał się od 15 do 67 roku życia, więc nawet ktoś mając 67 lat był aktywnym graczem. I to też myślę jest taki fajny wniosek, że nie tylko młodzi grają, ale też zdarzają się osoby starsze, które grają w gry. I tutaj też widzimy na tej naszej próbie dużą dysproporcję między mężczyznami a kobietami, bo to było 66 do 34%. No i oczywiście kwestionariusze były sprawdzone pod kątem właściwości psychometrycznych. To nie były jakieś zwykłe ankiety, tylko to były narzędzia badawcze i diagnostyczne. Jeżeli chodzi o wyniki, to co było dużym zaskoczeniem, to to, że prawie 12%, czyli ponad 150 osób przejawiało wysokie prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów diagnostycznych, więc nawet w skrócie możemy powiedzieć, że u tych osób wręcz prawdopodobnie możemy mówić o zaburzeniu gamingowym. Zarówno doświadczenia traumatyczne we wczesnym dzieciństwie, jak i pozabezpieczne style więzi i dysocjacja były istotnymi czynnikami w rozumieniu, w wyjaśnieniu tego modelu, tak? Czyli możemy powiedzieć, że dysocjacja, style więzi i niekorzystne doświadczenia we wczesnym dzieciństwie są predyktorami uzależnienia od gier komputerowych, a więc tutaj to się potwierdziło. Jeżeli chodzi o sam model, który był analizowany w tym badaniu, to tutaj możemy sprawdzić, jaka była siła związku pomiędzy poszczególnymi zmiennymi i najmocniejszy związek był pomiędzy dysocjacją, a właśnie zaburzeniem. Między doświadczeniami we wczesnym dzieciństwie ten związek był słabszy. Jeżeli chodzi o style więzi, tutaj tylko niepokój był związany istotnie statystycznie w tym modelu. A druga podskala, unikanie, była nieistotna. Niepokój tutaj jest rozumiany jako taki lęk przed zbliżeniem się do drugiej osoby, właśnie taki niepokój odczuwany w momencie bliskich relacji z innymi osobami. Z takich jeszcze istotnych informacji, doświadczenia we wczesnym dzieciństwie, które miały najsilniejszą siłę związku, tu mamy czynnik numer jeden, czyli właśnie przemoc emocjonalna i fizyczna. Mamy jeszcze bardzo silny czynnik czwarty, czyli zaniedbanie emocjonalne, czyli znowu widzimy, że w momencie, kiedy
w rodzinie dochodzi do zaniedbania czy przemocy emocjonalnej i tych wszystkich negatywnych rzeczami, które wiążą się z doświadczeniem tego, to ma bardzo mocny wpływ później na te osoby i już nie tylko w kontekście samego uzależnienia od gier komputerowych, ale rozwoju wielu różnych zaburzeń psychicznych. I jak możemy rozumieć te wyniki, jakie one mają znaczenie? A przede wszystkim to, co było takie naprawdę szokujące wręcz, to poziom, u ilu osób w naszej próbie, którą mieliśmy, wskazywał na uzależnienie od gier komputerowych, bo porównując to do innych krajów, u nas to było 11,8, prawie 12%, to w krajach europejskich, w Norwegii, uzależnienie od gier komputerowych, u nich wyszło, że ich próba to faktycznie około 1,4 graczy gdzieś tam przejawia problemy związane z uzależnieniem. W Słowenii 2,5% graczy. Metaanaliza dla 7 krajów Europy tutaj średnio wynosiła 1,6%. Przesuwając się na wschód, czyli idąc do krajów azjatyckich, u których ten problem jest bardziej popularny niż w Europie, no to nawet w Korei Południowej to było tylko 4%. Wśród samych graczy w Słowenii to było 3,1%, a w przypadku Niemiec to było 5,7%. I tak nawet jeżeli w Niemczech było prawie 6%, u nas było prawie 12%, mamy ponad dwukrotny wzrost tego wskaźnika, więc jak możemy rozumieć te wyniki? Czy faktycznie polscy gracze są na tyle uzależnieni, że wyróżniamy się na tle całej Europy i wręcz świata? I tak, i nie. Do tej pory, tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy problem z spójnymi kryteriami diagnostycznymi. Więc ten kwestionariusz, który też mieliśmy, on był oparty na ICD-11, ale on też nie był doskonały. Więc tutaj ten wysoki procent, z jednej strony na pewno wpłynęły narzędzia diagnostyczne, które wtedy mieliśmy, a z drugiej strony też jednak widzimy to w naszym kraju, że jako Polacy w wielu zaburzeniach jednak jesteśmy często niestety pierwsi, albo wyżej niż kraje na przykład Europy Zachodniej, czy ogólnie Zachodu. Tak jak w PTSD, czy w zaburzeniu adaptacyjnym, też jako Polacy niestety częściej diagnozujemy u siebie różne zaburzenia i niestety to też przekłada się na uzależnienie od gier. Ale to, co jest naprawdę istotne, to jest to, że faktycznie to było badanie robione przed pandemią, więc po pandemii to się mogło zmienić i właśnie to będziemy też badać w tych badaniach, które mamy zaplanowane, ale już wtedy widzieliśmy, że naprawdę jest duża potrzeba tego, żeby badać naszych graczy, żeby sprawdzać, na ile wśród nich są osoby, które potrzebują pomocy i żeby w ogóle ten temat medialnie troszeczkę poruszyć, bo zawsze można powiedzieć, to tylko uzależnienie od gier, ale za każdą osobą, która ma problem z graniem, to jest jej osobny dramat, więc nie możemy też tak wartościować, że uzależnienie od gier komputerowych jest mniej istotne niż depresja, bo każdy potrzebuje pomocy i każdy potrzebuje też dostępu do rzetelnych danych, do rzetelnej wiedzy i do tego, żeby faktycznie opierać się na tym, co jest aktualne, a nie na jakichś przekonaniach z poprzednich lat. I właśnie przechodząc do metod terapii, co wiemy do tej pory o metodach terapii? Wiemy tak naprawdę niewiele, praktycznie nic, bo niestety, ale badań dotyczących metod terapii uzależnienia od gier komputerowych jest naprawdę bardzo mało. Ich jakość jest słaba, niestety, ale to, co wiemy na pewno. Jakbyśmy tego pana odwrócili troszeczkę z przeskakiwaniem płotków. Przede wszystkim zacznijmy od psychoedukacji i normalizowania. Czyli granie w gry nie jest od razu czymś złym. Jeżeli ktoś gra w gry, to nie znaczy, że ma problem. I też chcę, żeby państwo wyszli po tym dzisiejszym spotkaniu z takim przekonaniem, że okej, nie każdy gracz jest uzależniony, nie każdy potrzebuje pomocy, ale edukujmy, mówmy, że gry, tak, z jednej strony
nie wiążą się z uzależnieniem, ale z drugiej strony to uzależnienie mogą gdzieś tam powodować. I jeżeli ktoś, widzimy, że ktoś może potrzebować pomocy, no to nie odwracajmy się od tego, tak? Tylko porozmawiajmy, bo czasami też dzięki rozmowie i kontaktowi uda się wiele rzeczy wyjaśnić, bo ktoś może powiedzieć, że nie, ja gram tylko dlatego, że chcę wygrać turniej. A ktoś inny wtedy może tak się otworzyć i powiedzieć, że gra, żeby właśnie uciec od tych trudności w życiu codziennym. I też edukujmy społeczeństwo pod tym kątem, że gry są z jednej strony formą rozrywki, a z drugiej mogą gdzieś tam faktycznie powodować te negatywne konsekwencje, więc wszystko, jeżeli jest tak wyważone i gdzieś ten balans jest utrzymany, to jest okej, okay, tak? Ale nie zapominajmy o tym, że jednak faktycznie mówimy o uzależnieniu i nie bójmy się też o tym mówić. Drugi taki ważny element to jest sam design gier i tutaj bardziej należałoby lobbować na deweloperów do tego, żeby nie podchodzili do tego jak czysto do biznesu, w którym liczą się tylko pieniądze, chociaż to jest trudne, bo z reguły to są korporacje nastawione na zysk, ale żeby też edukować deweloperów i graczy o tym, jak poszczególne mechaniki wpływają na zachowanie graczy. Czy może wręcz zróbmy krok dalej, postąpmy tak jak Holandia i dostosujmy prawo do tego, co aktualnie dzieje się w naszym świecie, więc nie bądźmy do tyłu o 10-15 lat, tylko reagujmy na bieżąco, jeżeli widzimy, że coś może mieć jednak negatywny wpływ na nasze osoby. Takim klasycznym przykładem podejścia terapeutycznego, które najczęściej jednak było stosowane w przypadku właśnie osób uzależnionych od gier komputerowych, to była terapia poznawczo-behawioralna. Tutaj było najwięcej badań dotyczących zastosowania tej terapii, tylko niestety, tak jak mówiłem wcześniej, jakość tych badań, ich metodologia odbiegają jednak od pewnych złotych standardów i wciąż na przykład nie wiemy, na ile te wszystkie założenia, które były stosowane, były spójne ze sobą, a jaki był dokładnie program terapeutyczny zastosowany. Nie było na przykład follow-upów, czyli takich badań po kilku miesiącach, czy na przykład po roku, czy dwóch od zakończenia terapii, żeby sprawdzić, czy to uzależnienie nie wróciło, te objawy nie odnowiły się. Ale z tych wszystkich różnych podejść, które mamy do wyboru, no to jednak terapia poznawczo-behawioralna była wskazywana jako taki najlepsze podejście, chociaż wymagające naprawdę badań. I ostatni taki element to pozostałe metody, czyli te wszystkie różne techniki, które są wykorzystywane przy okazji innych uzależnień, więc mamy dialog sokratejski albo pytania sokratejskie, dialog motywacyjny, monitorowanie samego siebie, planowanie swoich aktywności związanych właśnie z graniem, czy wręcz to jest popularne w Stanach Zjednoczonych i w krajach azjatyckich, dedykowane takie obozy, na które są wysyłane szczególnie dzieci, na przykład na miesiąc, gdzie na tych obozach nie ma się oczywiście dostępu do komputera i do gier, ale też są zaplanowane jakieś treningi społeczne, takie elementy uczące, jak radzić sobie z różnymi trudnymi momentami. Tylko znowu, każda firma organizująca takie obozy ma swój własny harmonogram, swój własny zakres i nie znalazłem żadnego badania, które by właśnie opisywało skuteczność i założenie metodologiczne takiego obozu, więc to jest znowu oferta jakiejś firmy, która jest zastrzeżona stricte do tej swojej własnej firmy. I w metodach terapii, podsumowując, więcej nie wiemy niż wiemy, tak jak ogólnie o uzależnieniu od gier komputerowych. To dopiero te badania dotyczące metod terapeutycznych, one gdzieś tam powstają, bo na ten moment naprawdę trudno jednoznacznie wskazać taki złoty środek, najlepszą metodę, która będzie przynosiła najlepsze efekty w jak najkrótszym czasie. Już takie ostatnie pytanie, tak naprawdę do odpowiedzenia, czy gry powodują przemoc, bo to też jest bardzo medialny temat. Badania nie są jednoznaczne, to od razu mogę Państwu powiedzieć.
Chociaż taka największa metaanaliza, która objęła tam łącznie ponad 160 tysięcy osób, to z tej metaanalizy wynika, że faktycznie można mówić o bardzo słabym lub średnim, zależy jak ktoś to interpretuje, wskaźniku łączącym gry z przemocą. Ten wskaźnik wynosił 0,19. Z tym, że znowu ten związek można różnie interpretować i ktoś może powiedzieć, że on jest średni, umiarkowany, ktoś może powiedzieć, że jest słaby, a ktoś może powiedzieć, że jest poniżej w ogóle znaczenia. I to podnosili inni badacze, którzy się z tym właśnie nie zgadzają i mówią, że siła tego związku jest tak niska, że nie można mówić o związku, w ogóle o związku przyczynowo-skutkowym, ale o związku przemocy z grami. I też inni badacze wskazują, że okej, to skoro wystawienie siebie na takie brutalne gry komputerowe może wiązać się z przemocą, to jeżeli odwrócimy rolę i pokażemy graczom, że można być miłym, pomagać innym, no to wtedy będziemy budować wręcz takie wsparcie w realnym świecie i faktycznie w badaniach taki związek udało się tak jakby udowodnić, czyli jak mamy związek z przemocą i agresją i grami, tak związek z pomocą, byciem takim otwartym na inne osoby też przekładał się na życie realne, tylko tam ten związek wynosił, jak tutaj mamy 0,19, to w przypadku pomocy i nastawienia na innych ten związek wynosił 0,20. Więc znowu ktoś powie, że to jest związek poniżej istotności, ktoś inny powie, że jest to związek istotny, ale bardzo słaby albo słaby. Zależy jak na to spojrzymy, badania są niejednoznaczne, więc nie ma jednej takiej złotej odpowiedzi, tak, gry powodują przemoc albo gry nie powodują przemocy, bo to zależy od badania, od autorów. No i oczywiście już będąc w tym temacie, nie mogę pominąć memów, które powstają przez samych graczy na temat tego, czy gry powodują przemoc, jak gry mogą powodować przemoc, skoro na przykład gram w symulator farmy i zasiewam pola, tak? Albo gram w symulator dostawcy tira i wiozę jakąś naczepę z Krakowa do Warszawy. I tak naprawdę to jest całość mojego wystąpienia. Jestem otwarty na pytania od Państwa, jeżeli są, zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, może się też ze mną skontaktować mailowo. Ja ze swojej strony jeszcze tylko Państwu powiem, że planujemy teraz wyjść z badaniami też do młodszych dzieci, czyli właśnie w granicach tych 10-12 lat, gdyby ktoś był zainteresowany współpracą, albo wiedziałby, że szkoła jest zainteresowana, albo może być zainteresowana współpracą, no to też bardzo chętnie zapraszam do siebie, bo to myślę będzie bardzo fajna współpraca i dla szkoły, i dla nas jako badaczy. Więc dziękuję Państwu i ewentualnie zapraszam do pytań.